witam Państwa na konferencji przed meczem wyjazdowym. Mecz będzie z Pogonią Szczecin. Ze mną jest trener Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk. Może od razu oddam głos. Witam serdecznie. No cóż, pierwsza kwestia to kwestia personaliów. Do dyspozycji tak naprawdę mam wszystkich zawodników, oprócz Kuby Bartosza, który nadal jest w procesie rehabilitacji. Dzisiaj ma szczegółowe badania, po których sztab medyczny oceni, czy jest możliwe, żeby był z nami już w pełnych obciążeniach. Cieszę się też z tego, że dzisiaj została podpisana umowa z Pawłem Broszkiem i będę mógł korzystać z tego zawodnika w niedalekiej przyszłości, jeszcze nie w tym meczu, ale w niedalekiej przyszłości. Także to na pewno zwiększa nasze ofensywne pole manewru i bardzo się z tego cieszę. Jeśli chodzi o same przygotowania do meczu, to zdajecie sobie Państwo sprawę, że dla mnie jest to mecz, nie będę ukrywał, troszeczkę inny, ponieważ długie lata przeżyłem w Pogoni Szczecin i na pewno wracam do tego klubu z sentymentem. Także to jest ta nutka nostalgii, która jest gdzieś tam na marginesie, ale nie ma co ukrywać, że na pewno jest to specyficzne dla mnie spotkanie. Ale przygotowaliśmy się w sposób normalny. Pogoń jest w tej chwili, przechodzi swój okres przemian. No nie ma co ukrywać, że gdzieś tam nie może złapać swojego rytmu i jest w delikatnym kryzysie, ale ten klub przeżył wiele zmian w tym okresie, w tym okienku transferowym. Doszło trochę kontuzji, ale uważam, że potencjał piłkarski jest tam duży i na pewno nie będzie dla nas łatwe spotkanie. Na to jesteśmy gotowi, taki przyjęliśmy też plan na ten mecz. Zdajemy sobie sprawę z atutów zespołu ze Szczecina, ale to nasz zespół jest najważniejszy i na tym się koncentrowaliśmy. Mają Państwo pytania? Kamilka, nie? Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie tego, co już trener pokrótce powiedział, że to będzie specjalny mecz, ale tutaj o tyle sytuacja jest niecodzienna, że pan zatrudniał Kosterunia i Cia w Szczecinie. Będzie łatwiej go przechytrzyć, skoro tak dobrze pan go, myślę, rozpracował wcześniej? Tak, w cudzysłowie zatrudniałem. Nie, to nie jest takie proste. Rzeczywiście, tak jak widzicie, liga jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę każdy może wygrać z każdym i tutaj pomimo tego, że nasze miejsca są odmienne, jeśli chodzi o tabelę, to na pewno czeka nas ciężkie spotkanie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że trener Kosta potrafi zmotywować zawodników, potrafi ich zmobilizować. Ma ogromny wpływ na zespół i na pewno będą zdeterminowani do tego, żeby w meczu z nami zwyciężyć. Ktoś z Państwa ma pytania? Bartek Korcz. Mam pytanie o taką tą sferę mobilizacji właśnie przed takimi meczami, bo przypuszczam, że jak przyjeżdża Lechia Gdańsk, która jest liderem, no to nie trzeba nic mówić, a jak się jedzie do drużyny, która jeszcze w tym sezonie nie wygrała, to jest na tyle świadomości w drużynie, że też nie trzeba specjalnie tłumaczyć, czy jednak trzeba poświęcić trochę więcej czasu, żeby jednak ta koncentracja, uwaga, mobilizacja była na tym najwyższym poziomie? Ja mam świadomych zawodników w szatni i oni sobie zdają sprawę z tego, że mecze zarówno z tymi zespołami, które w tej chwili mocno punktują, jak i te mecze, które są teoretycznie zespołami, które są niżej, są
po prostu bardzo trudne i wspomniałem o tym przed chwilą, że w naszej lidze trudno o takich zdecydowanych faworytów i na pewno nas czeka też ciężkie spotkanie w Szczecinie. Pogoń potrzebuje też punktów, potrzebuje punktować i na pewno będzie chciała w tym meczu również to zrobić. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem zapytać o nową twarz w zespole. Podpisaliście kontrakt z utalentowanym napastnikiem Paweł Brożek. Co pan może o nim powiedzieć? Wyczuwam sarkazm, panie redaktorze. Nie będę ukrywał, że ja byłem zwolennikiem tego, aby Paweł wrócił do zespołu. Chcę przypomnieć, że zespół opuściło w porównaniu do poprzedniego sezonu kilkunastu zawodników i uważam, że Paweł może dać jeszcze temu zespołowi swoją wartość, swoje umiejętności. Sezon jest bardzo długi. W tej chwili odpukać nie mamy problemu z kontuzjami, bo tak naprawdę jest w tej chwili tylko wyłączony Kuba Bartosz, ale jeszcze przed chwilą nie mieliśmy możliwości korzystania co najmniej z kilku zawodników. I na takie sytuacje właśnie chcemy być przygotowani, żeby nie zaskoczyły nas braki personalne najzwyczajniej w świecie. Nie stać nas na to, żeby kupować zawodników, to trzeba powiedzieć otwarcie, a uważam, że wiek Pawła nie dyskryminuje go w żadnym stopniu do tego, żeby prezentować najwyższy poziom, taki jak prezentował przed tą przerwą. Także ja się cieszę, że Paweł jest z nami i że będzie mógł pomóc zespołowi w najbliższym czasie. Nie, Paweł nie jedzie do Szczecina. Dzień dobry. Chciałbym spytać, czy w związku z tym, że Paweł Brożek wrócił do zespołu, będzie jakaś zmiana w hierarchii kapitanów, bo on w zeszłym sezonie był wyżej w tej hierarchii niż Rafał Boguski? Nie, tu się nic nie zmieni. To ta hierarchia pozostaje. Paweł jest doświadczonym zawodnikiem, jest ważną częścią zespołu, ważną częścią klubu i on też wie, w jakiej roli przychodzi do nas, do zespołu. Tak jak wspominałem też wcześniej, Paweł to jest też osoba, od której mogą czerpać młodzi zawodnicy i na to też liczę. To ja zapytam inaczej, bo to, że do Szczecina nie jedzie, to już wiemy, a czy na przykład będziemy mogli go zobaczyć we wtorkowym meczu Pucharu Polski, kiedy pewnie trochę zmian w składzie się pojawi, czy jeszcze gdzieś tam potrzebuje, nie wiem, paru dni, tygodni do tego, żeby dojść do takiej optymalnej dyspozycji fizycznej? Znaczy jeszcze jest Paweł objęty programem indywidualnym, został zdiagnozowany wcześniej i ten program wymagał kilku tygodni. Jesteśmy na końcowym etapie tego programu, także zobaczymy po powrocie zaraz mamy w sobotę trening, ocenimy stan personalny, jeśli chodzi o zawodników po meczu w Szczecinie i wtedy podejmiemy decyzję, czy Paweł będzie brany pod uwagę na mecz wtorkowy w Pucharze Polski. Chciałem teraz zapytać o takie kwestie logistyczne, no bo mecz w Szczecinie się zacznie za 26 godzin. My się tu jeszcze widzimy w Krakowie. Czy ta wyprawa samolotem z przysiadkami to nie jest taka trochę zbyt ryzykowna na ostatnią chwilę? Pewnie jest ryzykowna, tak jak pan redaktor zauważył, ale liczymy na sprawne linie, polskie linie lotnicze LOT, że wykażą swój profesjonalizm i nie spóźnią się w żadnym przypadku. Braliśmy pod uwagę fakt, że mamy za chwilę mecz wtorkowy i chcieliśmy chociaż uniknąć tej jednej podróży autokarem po to, aby być jak najlepiej przygotowany na mecz wtorkowy i później mecz sobotni z Koroną Kielce. Dlatego też staraliśmy się właśnie logistycznie tak to rozwiązać, żeby uniknąć tego typu kolizji. Czy nam to wyjdzie na dobre? Czas pokaże, panie redaktorze, zobaczymy. Nie mamy pierścienia Arabeli, chociaż byśmy chcieli, a nie przeniesiemy się. Jest to rozwiązanie rzeczywiście troszeczkę ryzykowne, ale liczę
rzeczywiście na profesjonalizm naszego przewoźnika. 20 z minutami ma być w Szczecinie. 18 wielo, także to takie naprawdę połączenie bardzo logistycznie dla nas korzystne. Czy bardzo Szkarczyk? Chciałem zapytać o tę sytuację wokół klubu, pewnie nie będzie pan chciał jej komentować, natomiast zapytam inaczej, czy patrząc na to, jak zespół reaguje, czy to jakiś ma wpływ, czy będąc w bazie w Myślenicach jesteście odcięci od tego wszystkiego i po prostu pracujecie normalnie i koncentrujecie się na aspektach czysto sportowych? Powiem tak, no, od początku sezonu musimy się z czymś borykać tak naprawdę i staramy się od tego odciąć, bo dla nas najistotniejsze jest to, co się dzieje na Zielonej Murawie. Choć nie ma co ukrywać, że tego typu sytuacje nie są dla nas sprzyjające, dla całego klubu nie są sprzyjające. Myślę, że żadna firma nie w takim momencie jej pracownicy nie są powskroś spokojni, ale staramy się być tylko i wyłącznie głowami w szatni, na boisku i robić to, co do nas należy. Liczymy, że szybko ta sytuacja też się po prostu unormuje. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Piotr Zielowski z CISRON TVN24. Właśnie odnośnie tego tematu chciałbym zapytać, jak oboje państwo odnosicie się do reportażu Superwizjera. Jakby się to skomentowali? Dziękuję. Tak jak powiedziałam na wstępie, przywitałam państwa na konferencji przed meczem i tego tematu dzisiaj się trzymamy. W imieniu klubu mogę tylko odesłać kolejny raz do oświadczenia, w którym również przedstawiliśmy liczby potwierdzające, że klubem nie rządzą gangsterzy i na tym na razie poprzestanę. Sprawa jest rozpatrywana w sądzie i naszą odpowiedzią na pytania będą wyroki. Czy mają państwo jakieś pytania? O meczu? Dla trenera to jest mecz specjalny, ale też w szatni jest dwóch piłkarzy, dla których też to jest wyjątkowa wyprawa. Mam tu na myśli Dawida Korta, który pewnie coś tam ma do udowodnienia w Szczecinie, bo wiemy, jak jego sytuacja wyglądała jeszcze wiosną. No i drugi Kamil Wojtkowski, który też startował do poważnej piłki, dorosłej piłki w Szczecinie. Czy oni dostaną jakieś... Znaczy Kort gra w podstawowym składzie cały czas, ale czy Kamil też będzie miał taką okazję po tym wyjściu Smoka z Lechią pokazać się w większym wymiarze czasowym? Zaprosiłbym na mecz, ale to nie jest mecz w Krakowie. Co mogę powiedzieć? No, rzeczywiście Dawid to jest klub dla niego, którym się wychował. Jest wychowankiem Pogoni Szczecin i na pewno jest to dla niego również miejsce wyjątkowe, ale myślę, że podchodzi do tego w sposób normalny, spokojny i po prostu będzie chciał zagrać dobre spotkanie. Jeśli chodzi o Kamila, to rzeczywiście jego wejście było bardzo efektowne, strzelił bramkę zaraz na początku. I nie ma co ukrywać, że na to liczę na zawodników, którzy wchodzą na boisko i spełniają role, które mają powierzone. Bardzo się cieszę z tego, że Kamil zdobył tą bramkę, ale przypomnę, że na ławce mam choćby Marka Kolara, który od kilku spotkań nie wchodzi na murawę i z tego powodu jest mi bardzo przykro, strzelił bramkę, wchodząc właśnie w takiej sytuacji. Ale tego wymagała akurat sytuacja w kolejnych spotkaniach, tego wymagał zespół, taka była potrzeba zespołu, taką podjąłem decyzję i pomimo tego, że gdzieś tam serce mnie boli, widząc Marko mocno trenującego na treningach, to takie są elementy rywalizacji. Wspominałem o tym, że mamy jeszcze dużo kolejek przed nami
i liczę, że jego dyspozycja będzie cały czas utrzymywana i w pewnym momencie tą dyspozycję potwierdzi. Panie trenerze, chciałem wrócić jeszcze do tych sentymentalnych wątków, bo pan był praktycznie na kilku funkcjach w Pogoni Szczecin. Która była najtrudniejsza? Rzeczywiście w Pogoni przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble od zawodnika juniorów do pana, który sprząta pomieszczenia tak naprawdę. Nie żartuję oczywiście, ale która była najtrudniejsza? Każda z tych ról czegoś uczyła. Także nie chcę tu mówić o tym, która była najtrudniejsza. Byłem zadowolony z tego, że byłem częścią tego klubu. Ten klub stworzył mi szansę gry na najwyższym poziomie. Później rozwinął mnie pod kątem trenerskim, szkoleniowym, także na pewno dużo, dużo zawdzięczam. Mam nadzieję, że też tyle samo dałem temu klubowi i tyle samo ten klub zawdzięcza mnie, tak to ujmę. Dobra, Kamil Kania może? Ja jeszcze chciałem zapytać o egzekutora rzutów karnych, bo wiem, że zostanie, że Maciek Sadlok teraz nie będzie podchodził. Pewnie mi pan nie powie, że to będzie Zdenek Ondraszek, ale może mi pan trener powie, czy to będzie napastnik tym razem. To będzie zawodnik naszego zespołu. Widzę, że tutaj o tym nie chciałbym uprzedzać faktów, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie. Nie chcę ułatwiać też zadania przeciwnikowi i proszę mi wybaczyć, ale nie stracę tego przed jutrzejszym spotkaniem. Michał Trot? Nie? Okej. Okay. Czy mają Państwo jeszcze pytania? To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.